Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Weronika Rokicka. Dzisiaj z Państwem chciałabym porozmawiać o prawach człowieka i globalnych wyzwaniach. Szczególnie skupię się na takich dwóch globalnych wyzwaniach połączonych ze sobą, czyli na kwestii rozwoju i redukcji ubóstwa. Myślę, że w opisie webinarium mogliście Państwo przeczytać trochę o mnie, ale się jeszcze przedstawię. Obecnie jestem wykładowczynią na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Azji Południowej, więc z jednej strony mam taką dość wąską specjalizację, nazwijmy to geograficzną, bo się zajmuję Azją Południową, Indiami, Nepalem i Bangladeszem, ale też przez 7 lat pracowałam w polskim oddziale Amnesty International, międzynarodowej organizacji działającej na rzecz praw człowieka. I to też sprawia, że prawa człowieka w kontekście wyzwań, przed którymi stoją kraje globalnego południa, takie też jak na przykład Indie czy Nepal, to jest ta tematyka, która mnie wyjątkowo interesuje i ze szczególnym takim wskazaniem również na prawa kobiet, bo dla tych obszarów jest to niezwykle ważne. Jak będzie? Witam Państwa, widzę, że kolejne osoby dochodzą. Dobry wieczór. Jak będzie przebiegać dzisiejsze nasze webinarium? Przede wszystkim kilkukrotnie będę Państwa prosić o odpowiedź na krótkie pytania. Oczywiście odpowiadacie Państwo na czacie, ja mam możliwość czytania tych odpowiedzi i będziemy je sobie wspólnie omawiać. I dwa razy poproszę też Państwa o pytania do mnie, o podzielenie się jakimiś komentarzami, wątpliwościami, które Państwo macie. I ta możliwość zadawania pytań będzie, ta sesja pytań i odpowiedzi będzie dwukrotnie. Ta pierwsza część będzie, prezentacji będzie tą częścią dłuższą, około 45 minut. Następnie będzie sesja pytań i odpowiedzi. I przejdziemy jeszcze do drugiej części prezentacji, już takiej krótszej. I na koniec również będzie możliwość zadania pytania, podzielenia się swoimi wątpliwościami. Jak rozumiem, jesteście już Państwo gotowi do tego, żebyśmy przeszli do merytorycznej części naszej prezentacji, skoro wiemy, jak całość będzie przebiegać. I na początek takie pytanie, które mam nadzieję, że Państwa zaktywizuje. To pytanie może się wydawać być może trudne, a być może uznacie Państwo, że od razu przechodzimy do takiej poważnej tematyki, ale pozostawiam Państwa, macie Państwo czat do swojej dyspozycji i prosiłabym o odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie są biedni? Możecie Państwo się odnosić, możecie Państwo myśleć tutaj o swoim doświadczeniu, swoim lokalnym, jak to widzicie w swoim otoczeniu, a możecie też myśleć bardziej o takiej perspektywie globalnej, o perspektywie innych krajów globalnego południa. I powoli widzę już, że spływają odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Zachęcam wszystkie osoby do odpowiadania. Początkowo pojawiają się nam takie odpowiedzi, że są osoby, które nie są niezaradne, nie lubią pracować, nie potrafią zarządzać swoimi pieniędzmi, swoim czasem, ale też widzę takie odpowiedzi jak bezrobocie, wstyd, brak pieniędzy, to, że istnieją nierówności, które sprawiają, że część osób jest uboga. Zapraszam resztę z Państwa o Państwa zdanie. Widzę, że też pojawiają się jeszcze inne nowe pomysły. Część z Państwa pisze, że niezrównoważony rozwój, uwarunkowany historycznie.
uwarunkowania przyrodnicze. Więc tak widzimy, że są różne, państwo podajecie te powody. Z jednej strony, że jest to kwestia wyboru, że jest to kwestia pewnych cech osób, braków w umiejętnościach, ale też część z państwa pisze, że to są kwestie na przykład łamania praw człowieka przez korporacje, nierówności, które na świecie występują. Też część z państwa zwraca uwagę, i to jest też bardzo ciekawe, że jest to powielanie wzorców rodziny, czy że często to, co często nazywa się dziedziczeniem ubóstwa. Ale też widzimy tutaj takie odpowiedzi jak wyzysk, niewolnictwo. Dobrze, to powoli już kończymy tę sesję odpowiedzi na pytanie. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. I rzeczywiście pojawiło się tu całe spektrum tego, jak myślimy o tym, o ubóstwie, o przyczynach ubóstwa i o też ubóstwie jako tym globalnym wyzwaniu, na które chcielibyśmy znaleźć odpowiedź i docelowo działać, dążyć do redukcji ubóstwa. Pojawiało się dość dużo odpowiedzi odnoszących się do tego, że ubóstwo wynika z lenistwa, z niechęci do pracy, i na pewno w niektórych kontekstach i przyzwyczajenia na przykład do bardzo hojnej polityki socjalnej, i w niektórych kontekstach rzeczywiście to może być oczywiście przyczyna. Jednak jeżeli spojrzymy tak globalnie na świat, to niestety widzimy, że dla większości osób ubogich przyczyną ich ubóstwa są różnego rodzaju naruszenia praw człowieka, nieprzestrzeganie ich praw człowieka, czy to w formie nierówności, czy to w formie braku zapewnienia na przykład poszanowania prawa do edukacji, czy prawa do godnych warunków pracy, czy bezpiecznych warunków pracy, tak żeby osoby nie były narażone na przykład na wypadki przy pracy. I w doktrynie praw człowieka często podkreśla się, że współcześnie, kiedy się właśnie mówi o prawach człowieka już w kontekście globalnych wyzwań, mówi się, że główną przyczyną ubóstwa jest nieprzestrzeganie praw człowieka. I że gdyby zapewnić lepsze przestrzeganie praw człowieka, czyli zapewnić brak dyskryminacji kobiet, dostęp do edukacji, dostęp na przykład do opieki zdrowotnej, do żywności, do wody, tego ubóstwa byłoby mniej. I tę myśl sobie będziemy na przestrzeni tej najbliższej godziny rozwijać. Ale chciałabym zacząć od samej koncepcji praw człowieka. Być może części z państwa ona jest też znana, to hasło prawa człowieka też dość często się pojawia, też oczywiście występuje w podstawie programowej kilku przedmiotów szkolnych. Prawa człowieka. W tej klasycznej doktrynie prawa człowieka odnoszą się do relacji między władzą a jednostką i opisują z jednej strony wolności, które władze powinny ludziom, jednostkom zapewniać, i wolności, które każda jednostka powinna móc realizować, a z drugiej strony prawa człowieka mówią o tym, jakie władze mają zobowiązania wobec jednostek, czyli wyznaczają one pewien standard, który władze powinny zapewnić czy dążyć do jego realizacji.
Jeśli chodzi o wolności, czy też jak to się często w doktrynie mówi, prawa negatywne, wolności oczywiście bardzo łatwo jest nam wskazać na niektóre wolności, takie jak na przykład wolność słowa, wolność zrzeszania się, wolność zgromadzeń, czyli wolność organizowania i uczestniczenia w demonstracjach. Ale możemy sobie też pomyśleć o takich wolnościach może bardziej dotyczących naszego życia prywatnego. To może być na przykład wolność wyboru partnera i partnerki, czyli chronienie nas przed przymusowymi małżeństwami, co dla wielu kobiet na świecie wciąż nie jest pewnym standardem. Więc rzeczywiście te wolności możemy o wolnościach myśleć dość szeroko. I te wolności oczywiście mają pewne ograniczenia, no i zawsze granicą wolności jednej jednostki są prawa człowieka drugiej jednostki. Są tylko dwie wolności, które są, nie mogą być w żaden sposób ograniczone. Pierwsza z nich to jest wolność od tortur, a druga to jest wolność od niewolnictwa, gdzie nie ma tych, nie powinno być żadnych tutaj możliwości ograniczania tych dwóch wolności. Jeśli chodzi o prawa pozytywne, to są pewne standardy, które państwo powinno realizować w zakresie czy to prawa do edukacji, prawa do odpowiednich standardów pracy i bezpieczeństwa pracy, standardów prawa do mieszkania, prawa do czystego środowiska. To są te prawa, o których mówi się, że władze powinny oczywiście działać na rzecz realizacji tego standardu, ale poziom realizacji tego standardu siłą rzeczy jest zależny od poziomu rozwoju ekonomicznego i możliwości też często od możliwości finansowych danego państwa. I prawa człowieka, więc mamy wolności i prawa i w doktrynie praw człowieka kluczowe jest to, że prawa człowieka przysługują każdej osobie bez względu na jej najróżniejsze cechy i bez względu też na przykład na status ekonomiczny, więc zarówno osobom ubogim, osobom żyjącym na globalnym południu, jak i nam, czy osobom w krajach bogatszych niż Polska, te prawa człowieka przysługują. Są więc one powszechne i też praw człowieka nie można nikomu odebrać i nikt też sobie sam nie może tych praw odebrać, nie może się ich zrzec. I czasami, często przez lata też prowadząc najróżniejsze warsztaty o prawach człowieka, się spotkałam z tym, że osoby mówiły, że ta koncepcja jest taka bardzo idealistyczna i altruistyczna. Ale zawsze wydawało mi się, że ta koncepcja opiera się na dwóch takich założeniach, bo ona z jednej strony opiera się na egoistycznym tak naprawdę przekonaniu, że chcielibyśmy, żeby prawa człowieka wszystkich były przestrzegane i chronione, dlatego że któregoś dnia być może to moje prawa zostaną złamane i ja oczywiście chciałabym, żeby istniały instytucje, które by umożliwiły mi domaganie się poszanowania moich praw i chciałabym też, żeby inni ludzie się wstawili za mną. Chciałabym, żeby zadziałała solidarność. Więc z jednej strony ta koncepcja powszechnych i niezbywalnych praw człowieka opiera się na takim trochę egoistycznym przekonaniu, że chcę, żeby innych prawa i moje również były przestrzegane, żeby istniały pewne instytucje, z których będę mogła skorzystać, jeżeli moje prawa zostaną w jakikolwiek sposób naruszone. Ale oprócz oczywiście tej negatywnej motywacji, osoby mogą też chcieć powszechności przestrzegania praw człowieka, również z empatii, z tego, że
że ja nie chcę, żeby inni ludzie cierpieli, byli źle traktowani i dlatego chciałabym, żeby prawa człowieka były wszystkim zapewnione i żeby były wszędzie przestrzegane. Więc to jest taka koncepcja, której się często zarzuca właśnie taki idealizm i altruizm, ale ta egoistyczna motywacja też oczywiście w działaniu na rzecz praw człowieka jak najbardziej może występować. I dzisiaj naszym tematem podstawowym będą te globalne wyzwania, szczególnie dwa globalne wyzwania, na których chciałam się skupić, rozwój i to, co się z nim łączy, czyli redukcja ubóstwa. I postaram się Państwu pokazać, w jaki sposób łamanie praw człowieka jest jednocześnie przyczyną i skutkiem ubóstwa. Mogą Państwo oczywiście w tym momencie już zareagować i powiedzieć, że ależ przecież łamanie praw człowieka na świecie samo w sobie jest globalnym wyzwaniem. I tak, jak najbardziej, jest to również globalne wyzwanie, ale bardzo ważne jest dla mnie pokazanie Państwu, że to globalne wyzwanie, jakim jest łamanie praw człowieka, łączy się nierozerwalnie z innymi globalnymi wyzwaniami. To jest nie tylko kwestia zrównoważonego rozwoju, redukcji ubóstwa, ale na przykład też kwestia zmian klimatu i łamania praw człowieka w kontekście skutków zmian klimatu. Ale dzisiaj skupimy się na tej kwestii łamania praw człowieka jako przyczyny i skutku ubóstwa. I żeby zilustrować ten mechanizm, mam dla Państwa dwa przykłady. Zacznijmy od przykładu, który jest z też mojego podwórka geograficznego, czyli z Azji Południowej, z Nepalu. Oba te przykłady, może od razu powiem, są to przykłady wzięte z raportów Amnesty International, więc są to historie prawdziwe, czy też oparte na historiach, które są opisane przez badaczy, badaczki Amnesty International w raportach. Pierwszy z tych przykładów związku łamania praw człowieka i ubóstwa, przykład z Nepalu. Mamy 40-letnią kobietę, która cierpi na chorobę układu rozrodczego, która uniemożliwia jej pracę. I widzimy osobę w kraju globalnego południa w określonej sytuacji. Kobietę, która jest uboga, nie może pracować z powodu bardzo uciążliwej choroby i też choroby, no jest uboga, nie stać ją na służbę zdrowia, która nie jest niestety w pełni bezpłatna i musi się zmagać nie tylko z cierpieniem fizycznym, ale również z ubóstwem, ponieważ nie może z powodu swojego stanu zdrowia pracować. I jak sobie spojrzymy, jakie są przyczyny tego, że ta kobieta znalazła się w takiej sytuacji i żyje w ubóstwie, to zobaczymy, że te przyczyny to są właśnie naruszenia praw człowieka, które doprowadziły ją do ubóstwa. I jakie to są na przykład naruszenia praw człowieka? Te kobiety, które o których mowa, i ta konkretna kobieta, w Nepalu bardzo wcześnie kobiety są wydawane za mąż. W większości są to, w większości wbrew swojej woli, często w wieku 16 czy 17 lat. Następnie też bardzo szybko rodzą kolejne dzieci, często ze względu na presję rodziny, która to rodzina chciałaby mieć męskiego potomka. I jeżeli pierwsze dziecko to jest dziewczynka, to jest duża presja, żeby kobieta rodziła kolejne dzieci, aż urodzi chłopca. A najlepiej dwóch, żeby no ten prestiż i zabezpieczenie teoretycznie rodziny było. Dodatkowo, równolegle do tych ciąż i rodzenia dzieci, taka kobieta ciężko pracuje w domu. Często to są kobiety, które mieszkają na wsi, więc też te obowiązki domowe
są bardzo, bardzo ciężkie. Jest to na przykład noszenie drewna, jest to różnego rodzaju zbieractwo również, chodzenie po uprawa warzyw, ale też jakiś udział w uprawie urolnej. Z drugiej strony więc widzimy, że przyczynami tego stanu, w którym ta kobieta się znalazła, jest dyskryminacja jej jako kobiety i pozbawianie jej najróżniejszych wolności, tej przestrzeni, w której to ona powinna decydować o swoim życiu, w tym między innymi o tym, czy chce mieć dzieci, ile i w jakim odstępie czasu, i żeby ona mogła sama zdecydować, czy jest na przykład na tyle w dobrym stanie zdrowia, żeby w kolejną ciążę zajść. I również częściowo jej stan zdrowia jest obecny i jej ubóstwo jest spowodowane z tym, że nie miała dostępu do służby zdrowia. Służba zdrowia jest w dużej mierze prywatna. Ten zakres usług bezpłatnych jest niewielki, a też jeżeli ta kobieta mieszka na wsi, to też musiałaby zapłacić jeszcze za bilet autobusowy, żeby się dostać do miasteczka i z tej służby zdrowia skorzystać, więc dodatkowo, prawda, te koszty rosną i dostęp do służby zdrowia jest bardzo niewielki. Więc widzimy, że przyczyną stanu, w którym obecnie ta kobieta się znalazła, są naruszenia praw człowieka. A z drugiej strony, jak sobie spojrzymy na skutki jej obecnego stanu, tego, że ona jest chora, nie pracuje, żyje w ubóstwie, to widzimy, że skutki to są dalsze naruszenia praw człowieka, dlatego że jej sytuacja pogłębia jej ubóstwo, prowadzi do jeszcze większej marginalizacji. Ta kobieta jest stygmatyzowana, dlatego że częściowo członkowie jej rodziny muszą ją utrzymywać. W związku z tym ona coraz bardziej jest traktowana jako ciężar dla rodziny. Nie ma żadnego systemu wsparcia takiego państwowego. No i też nie zapominajmy, że tego typu osoby, które żyją w ubóstwie, a szczególnie kobiety, są też praktycznie całkowicie odcięte od udziału w życiu społecznym, w życiu politycznym, więc ich wpływ na rzeczywistość jest też minimalny i jakakolwiek szansa, że będą mogły zmienić prawo, czy zmienić to, w jaki sposób władze działają, widać, że one tak naprawdę tego typu ubogie osoby po prostu nie mają szans na to, żeby mieć jakikolwiek wpływ na zmianę swojej sytuacji, taką bardziej całościową, czy zmianę sytuacji osób takich jak one. Więc jest to jeden z przykładów, który ilustruje, w jaki sposób łamanie praw człowieka jest jednocześnie przyczyną, jak i skutkiem ubóstwa. I oczywiście tego typu przykłady są, ja będę też zachęcać do tego, żeby z młodzieżą pracować na indywidualnych historiach, właśnie omawiać tego typu przykłady i zastanawiać się nad przyczynami, skutkami ubóstwa, nad tym, jak łamanie praw człowieka wpływa na życie ludzi. I jednocześnie mam świadomość, że tego typu historie są dość przygnębiające i mogą powodować frustrację. Dlatego od razu chciałabym, żebyśmy się odnieśli do tego, co się dzieje, jakie działania są podejmowane już w tym momencie i co docelowo musiałoby się zmienić, żeby sytuację takiej osoby poprawić. I możemy się odnieść do celów zrównoważonego rozwoju, o którym była mowa w zeszłym tygodniu na webinarium. Dlatego chciałabym w tym momencie Państwa zapytać. Mam nadzieję, że Państwo dobrze pamiętacie te cele zrównoważonego rozwoju i moje pytanie brzmi: realizacja których z celów zrównoważonego rozwoju pomoże ludziom w takiej sytuacji jak ta kobieta z Nepalu? I już widzę pierwsze odpowiedzi. Dostęp do edukacji, jak najbardziej jest to jeden z celów zrównoważonego rozwoju, zapewnienie dostępu do dobrej jakości edukacji.
To jest na pewno bardzo ważne. Tak, bo oczywiście ta kobieta ze względu też na wczesny ślub i dzieci nie mogła edukacji dokończyć. Ale mamy też inne cele rozwoju, dostęp do służby zdrowia, też jest to jeden z celów, realizacja celów zrównoważonego rozwoju. No docelowo, jeżeli naprawdę uda się nam jako światu te cele zrealizować, powinniśmy być w stanie zmienić życie takich kobiet, jak ta kobieta w Nepalu. Widzę też inne odpowiedzi, równość płci, poszanowanie praw pracowniczych, koniec z ubóstwem, tak, podniesienie jakości życia, dostęp do służby zdrowia, zero głodu, tak, jak najbardziej również, mniejsze nierówności. Dziękuję Państwu bardzo. Rzeczywiście tutaj w ramach takiego podsumowania na slajdzie również zebrałam te cele zrównoważonego rozwoju, których realizacja pomoże takim osobom jak ta kobieta z Nepalu. Już część z nich Państwo wskazaliście. Koniec z ubóstwem, dobre zdrowie i jakość życia, równość płci, dobra edukacja, ale również dobre warunki sanitarne, czysta woda. Mniej nierówności generalnie, na pewno takim osobom pomoże. I ten cel 16, który według mnie praktycznie w każdej sytuacji łamania praw człowieka można dodać, czyli pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. Wszystkie te osoby, których prawa są łamane, potrzebują silnych instytucji, dostępu do wymiaru sprawiedliwości i dobrze działającego państwa, które zapewni im poszanowanie ich praw, realizację ich praw. Spójrzmy sobie jeszcze na jeden przykład, który będzie specyficzny, będzie się częściowo różnił od tego nepalskiego. Tym razem przenosimy się do Afryki i jesteśmy w Nigerii. Bohaterem tej historii jest 50-letni rolnik, który całe swoje życie pracował na roli, ale stracił te pola uprawne w wyniku zanieczyszczenia terenu przez wyciek ropy i nie dostał odszkodowania i żyje w ubóstwie, stracił swoje źródło utrzymania. I znowu, jeżeli spojrzymy sobie na przyczyny sytuacji, w której znalazł się ten rolnik, to zobaczymy, że przyczyną jest łamanie praw człowieka, dlatego że to słabe struktury państwowe, słabe instytucje doprowadziły do tego, że korporacje, międzynarodowa korporacja wydobywcza, która wydobywała ropę na terenach, na których on mieszkał, nie dochowała odpowiedniej staranności i docelowo doprowadziło to do wycieku ropy i do tego, że rolnik stracił swoje źródło utrzymania i obecnie żyje w ubóstwie. Więc łamanie praw człowieka, brak zapewnienia odpowiednio silnych instytucji państwowych, korupcja doprowadziły do tego, że obecnie ten człowiek żyje w ubóstwie, ale również ten stan, w którym się znalazł, prowadzi do dalszych naruszeń praw człowieka, dlatego że on stracił tak naprawdę dostęp do pracy, dostęp do wody pitnej, do czystego środowiska, do żywności, ale również to, co ważne, ubóstwo zawsze sprawia, że osoby nie mają środków finansowych, ale też często po prostu nie mają również umiejętności, wiedzy, żeby móc walczyć o sprawiedliwość, walczyć o, jak to często mówimy, o swoje prawa, na przykład przed sądem. Nie mają też często środków, żeby się zaangażować
politycznie i spróbować jakoś tę swoją sytuację zmienić. I tutaj znowu chciałabym zapytać, czy realizacja celów zrównoważonego rozwoju może pomoże takim osobom jak ten nigeryjski rolnik, które z celów zrównoważonego rozwoju musiałyby zostać zrealizowane, żeby pomóc ludziom w takiej sytuacji jak on. Jakie macie Państwo pomysły? Tu mamy numery 368. Jeszcze widzę, że ktoś pisze. Tak, życie na lądzie, życie na wodzie, czyli te, które się odnoszą do czystego środowiska. Zdecydowanie tak. Czysta woda. Też ten cel dotyczący, na pewno dotyczący sprawiedliwości, silnych instytucji, ale również tutaj słusznie Państwo piszecie, że również dostęp do godnej pracy, promowanie zrównoważonego, inkluzywnego rozwoju. Te, które odnoszą się do klimatu. Tutaj macie Państwo część z nich wypisane. Tak, oczywiście koniec z ubóstwem. Tutaj to zawsze nam się będzie pojawiać. Czyste środowisko, czysta woda, warunki sanitarne, dostęp do czystego środowiska, ale też mniej nierówności takich ekonomicznych i pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, które gdyby istniały, to gdyby te silne instytucje istniały, to najpewniej do tego typu samowoli korporacji nigdy by nie doszło. I jeszcze przy okazji tego przykładu chciałabym chwilkę zwrócić Państwa uwagę na takie zagadnienie jak przestrzeganie praw człowieka przez firmy. Dlatego, że przez długie lata firmy jakoś nie były, a szczególnie międzynarodowe korporacje, nie były zauważalne przez systemy ochrony praw człowieka. Bo zawsze się mówiło, że prawa do człowieka dotyczą relacji między władzami a jednostką. Niemniej oczywiście w międzyczasie bardzo wiele międzynarodowych korporacji stało się na tyle silne, że w wielu państwach, w których działają, są tak naprawdę silniejsze niż same struktury państwowe. W związku z tym zaczęto zwracać uwagę, że firmy, szczególnie międzynarodowe korporacje, mają szczególną odpowiedzialność w zakresie przestrzegania i zapewniania poszanowania praw człowieka. I bardzo często oczywiście przy okazji firm słyszymy, że no tak, ale dana firma, która działa w jakimś kraju, ona tak naprawdę wpływa na rozwój tego kraju i wpływa na to, że ludzie mogą wyjść z ubóstwa. I rzeczywiście firmy mogą oczywiście wspierać zrównoważony rozwój i mogą się przyczyniać pozytywnie do rozwoju, do redukcji ubóstwa, ale też jednocześnie niektórymi swoimi działaniami, czy niektóre firmy mogą również niweczyć zdobycze rozwoju i naruszając prawa człowieka mogą się przyczyniać do jeszcze pogłębiania się ubóstwa. Tutaj Państwo na slajdzie macie Państwo zdjęcia okładek dwóch raportów Amnesty International o naruszeniach praw człowieka przez korporacje. Pierwszy z nich, Injustice Incorporated, opisuje 4 przykłady z różnych kontynentów, z Azji, z Afryki, z Australii i Oceanii i z Ameryki Południowej.
A ten drugi raport dotyczy dokładnie Nigerii i zanieczyszczenia Delty Nigru przez wyciek ropy i to, w jaki sposób doprowadziło to do ludzi tam mieszkających do ubóstwa i pogłębienia się nierówności, czyli z tego raportu właśnie jest ten przypadek nigeryjskiego rolnika, o którym wcześniej mówiłam. Tak podsumowując, korporacje, firmy mogą naruszać prawa człowieka na dwa sposoby. Z jednej strony bezpośrednio, bo często w taki sposób, że po prostu warunki pracy w ich zakładach przemysłowych są na przykład niebezpieczne, zanieczyszczają te zakłady, zanieczyszczają środowisko naturalne osób mieszkających w okolicy, więc jak gdyby bezpośrednio naruszają ich prawa, ale również pośrednio oczywiście firmy mogą się przyczyniać do naruszeń praw człowieka, na przykład zamawiając materiały, usługi, kierując się tylko ceną, a nie tym, w jaki sposób te materiały i usługi zostały pozyskane czy wyprodukowane. Takim klasycznym przykładem tego typu pośredniego naruszania praw człowieka przez korporacje jest kupowanie surowców z terenów objętych konfliktem, a tym samym przyczyniania się do wspierania tak naprawdę tych konfliktów pieniędzmi, które w te rejony konfliktów płyną, a za które to firmy pozyskują na przykład węgiel czy minerały. Więc myślę, że to jest dla Państwa oczywiste. I podsumowując już tę część dotyczącą ubóstwa i naruszeń praw człowieka, dlaczego perspektywa praw człowieka jest taka ważna w myśleniu o rozwoju i w redukcji ubóstwa? Przede wszystkim to jest taka perspektywa, która zapewnia nam całościową analizę. Sprawia, że nie patrzymy tylko na wskaźniki ekonomiczne, i które bardzo często mogą nie do końca odzwierciedlać dobrostan ludzi, to czy ludziom się po prostu dobrze żyje, czy ich prawa są przestrzegane. W tych wskaźnikach nie zawsze, szczególnie tych najprostszych, nie zawsze widać pogłębiające się na przykład nierówności. I niektóre kraje mogą przeżywać rozwój gospodarczy na przykład, ale jednocześnie widzimy, że pogłębiają się nierówności i pogłębia się ubóstwo i liczba osób, które żyją w ubóstwie, wzrasta. Dlatego ta perspektywa praw człowieka w myśleniu o globalnych problemach jest ważna. Ta perspektywa zakłada też równość, czy równy dostęp. To jest równy dostęp do rozwoju, ale też przede wszystkim zakłada, że polityki państw powinny przede wszystkim być nastawione na niwelowanie nierówności, a tym samym redukowanie ubóstwa, tak żeby z rozwoju nie korzystali tylko najbogatsi, tylko żeby wszyscy mogli z tego rozwoju korzystać. I to, co też jest bardzo ważne w koncepcji praw człowieka, i myślę, że udało mi się to już Państwu zwrócić na to uwagę, to, że bardzo ważne są instytucje, do których mogą się osoby indywidualne czy grupy odwołać w razie, gdyby ich prawa były złamane. Więc w tej perspektywie praw człowieka mówi się, że niezbędne jest istnienie takich instytucji, żeby osoby mogły domagać się odpowiedzialności od instytucji, od firm, od osób indywidualnych, które naruszają ich prawa, żeby mogły po prostu domagać się przestrzegania swoich praw. Więc ta perspektywa
Perspektywa praw człowieka jest tą perspektywą, która też została zawarta w celach zrównoważonego rozwoju, jak Państwo widzieliście, i jest taka duża nadzieja, że jeżeli ta praca na rzecz działania na rzecz realizacji tych celów będą, te działania będą aktywne, będą postępować, to również doprowadzi do świata, w którym prawa człowieka będą lepiej przestrzegane i to doprowadzi do zmniejszenia się skali ubóstwa i do zrównoważonego rozwoju właśnie. I to jest ten moment, w którym chciałabym zaprosić Państwa do zadawania pytań dotyczących tej pierwszej części naszego webinarium. Więc zachęcam do zadawania pytań na czacie. Mam nadzieję, że będą to... Dobrze, przechodzimy zatem do pytań. Pojawiają się pytania. Pojawiły się pytania. Tutaj widzę już pierwsze pytanie. Czy znacie oficjalne przedsięwzięcie jakiegoś państwa inspirowane celami? Ja w tym momencie nie będę w stanie wskazać bardzo konkretnego przedsięwzięcia, ale cele na pewno wyznaczyły pewien standard, który państwa, o którym państwa mają myśleć, kiedy konstruują zarówno prawo w swoich krajach, jak już konkretne działania na poziomie ministerialnym. Więc wydaje się, że tak naprawdę pod cele zrównoważonego rozwoju można na przykład podpiąć wszelkie działania państw, które w których bardzo wyraźnie widać tą perspektywę równości płci. Więc wszelkie działania, w których czy to prawo, czy nowe akty prawne, czy nowe działania, nowe polityki państwowe, które mają się przyczyniać do redukcji nierówności między kobietami i mężczyznami, są tak naprawdę działaniami realizującymi ten konkretny cel zrównoważonego rozwoju. I to, co w celach zrównoważonego rozwoju jest ważne, to jest to, że one w tym dokumencie, w tej agendzie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju, jest to, że ona właśnie wyznaczyła pewien standard, który pokazuje państwom, co, w którym obszarze powinny, na który obszar powinny zwracać uwagę, żeby ich wszystkie działania się przyczyniały do zrównoważonego rozwoju. Więc wydaje mi się, że to jest widoczne, szczególnie te cele dotyczące te jeżeli mówimy o realizacji celów dotyczących czy to czystego środowiska, czy to niwelowania nierówności między kobietami a mężczyznami, to wydaje mi się, że coraz częściej, szczególnie w krajach rozwijających się, dla których te cele zrównoważonego rozwoju są najważniejsze, niezwykle ważne, wydaje mi się, że to... że o ile nie jestem w stanie w tym momencie żadnego konkretnego przykładu podać, to wydaje mi się, że moglibyśmy dość łatwo znaleźć tego typu przykłady. Tak, oczywiście będziecie Państwo mieli dostęp do prezentacji, bo tego dotyczy pytanie. Oczywiście dostęp do prezentacji, dostaniecie też Państwo newsletter, który będzie zawierał krótki wstęp merytoryczny, odnoszący się do tego też, o czym dzisiaj mówię, i parę propozycji, czy to działań, czy to sposobów, w które możecie Państwo swoją wiedzę poszerzyć właśnie w tym temacie praw człowieka i globalnych wyzwań.
Czy możemy podać konkretny przykład państwa, firmy, które przyjęły perspektywę poszanowania praw człowieka i ich ochrony w swoich działaniach? O tym jeszcze będę mówić, ale w 2011 roku ONZ przyjął wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka. I te wytyczne nie są dokumentem wiążącym, ale wyznaczają pewien standard tego, jak firmy powinny postępować. I firmy mogą wpisać w swoje dokumenty wewnętrzne, w swoje zasady działania, te zasady, te wytyczne, które się znalazły w tym dokumencie ONZ. I są firmy, które to robią, są również firmy w Polsce na przykład, które tego typu elementy tych wytycznych wpisują do swoich zasad działania. I w Polsce jest jedna organizacja, która ściśle się zajmuje tą kwestią. Jeśli dobrze pamiętam, to jest Polskie Forum Biznesu i Praw Człowieka. I to jest organizacja, która doprowadziła do tego, że te wytyczne zostały, ONZ zostały przetłumaczone na język polski przede wszystkim, ale też promuje te wytyczne w polskich firmach. I z tego, co mi wiadomo, promuje je z pewnymi sukcesami na ich stronie. Na pewno można się więcej dowiedzieć o tym, które firmy podjęły już takie zobowiązania. I jeszcze o tych wytycznych będę mówić, bo to jest przykład też działania, to jest przykład tego, w jaki sposób na tym poziomie globalnym działa się, czy podejmuje się działania na rzecz praw człowieka właśnie w kontekście globalnych wyzwań. Kolejne pytanie, czy w materiałach będą filmy pokazujące perspektywę łamania praw człowieka w krajach globalnego południa? W materiałach umieściłam bezpośrednio jedną propozycję filmu, parę propozycji scenariuszy zajęć, które właśnie bazują na indywidualnych historiach. Będę też Państwa zachęcać do wejścia we współpracę z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, która organizuje Watch Dogs, festiwal filmów o prawach człowieka. I ten główny festiwal odbywa się zawsze w grudniu w Warszawie, ale można ten festiwal również w ramach festiwalu objazdowego zorganizować w swoim mieście. Być może już w Państwa miastach w ogóle jest organizowany i moglibyście się ze swoją na przykład szkołą przyłączyć do takiego festiwalu filmowego. I albo też wejść w porozumienie z innymi placówkami, czy to edukacyjnymi, czy bibliotekami i wspólnie zorganizować taki festiwal objazdowy w waszej miejscowości. Filmy o prawach człowieka, mam świadomość, że filmy są bardzo dobrze działają i rzeczywiście te filmy, które wybiera Helsińska Fundacja Praw Człowieka, są niezwykle ciekawe, dlatego że one bardzo często mówią o prawach człowieka w kontekście wyzwań takich jak skutki zmian klimatu, czy nierówności globalne, ubóstwo. I to są zazwyczaj filmy, które trwają między 50 minut a 70, maksymalnie 80, więc to też sprawia, że nie są to, są to na tyle krótkie te filmy, że i naprawdę bardzo dobre co roku, że spokojnie mogę je polecić Państwu. Czy to udział w tego typu festiwalu, sprawdzenie sobie, kiedy on się odbywa u Was, albo zorganizowanie tego festiwalu. Podobno nie jest to trudne. Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest bardzo otwarta na współpracę. Może jeszcze jedno pytanie.
Czy można jeszcze raz powtórzyć nazwę organizacji, instytucji, na której stronie możemy znaleźć firmy mające wpisane wytyczne ONZ o biznesie i prawach człowieka? Ja jeszcze podam, proszę o chwilę cierpliwości, ale jeszcze dalej w prezentacji będę do tego tematu wracać i tam w prezentacji będzie też bezpośrednio link do strony tej organizacji i zarówno do wytycznych, jak i można tam sobie zobaczyć, z jakimi firmami ta organizacja współpracuje i co udało jej się osiągnąć. Dobrze. Wracamy do prezentacji. To może wrócimy do prezentacji. Jeszcze będzie jedna możliwość zadawania pytań już na sam koniec. I postaram się jeszcze na te pytanie, bo tutaj widzę jedno bardzo ciekawe pytanie, więc postaram się jeszcze na nie na sam koniec odpowiedzieć. A teraz już przejdźmy dalej do działania. Tę ostatnie pół godziny naszego webinarium chciałabym poświęcić działaniu na rzecz praw człowieka. I na początek pytanie do Państwa. Jakie znacie Państwo sposoby działania na rzecz praw człowieka? Indywidualne, grupowe, instytucjonalne. Zachęcam do wpisywania na czacie. I już widzę tutaj parę propozycji, kampanie społeczne, pokojowe manifestacje, maraton pisania listów, Amnesty International. To jest akcja, w której co roku w grudniu można napisać list albo maila w sprawie osób indywidualnych lub też grup osób, których prawa zostały naruszone. W tym roku tym bardziej Państwa zachęcam do zainteresowania się tą akcją, dlatego że ona będzie również dotyczyć takich kwestii jak takich wyzwań globalnych, jak na przykład zmiany klimatyczne i naruszenia praw człowieka z nimi związane. Ale osoby tutaj piszą również o akcjach edukacyjnych, o projektach edukacyjnych. Oczywiście bardzo ważne. Widzę, że też pojawiło się takie działanie bardzo ważne jak strajk. Tak, myślę, że ten rok nam przyniósł zarówno strajk nauczycieli, jak i strajk klimatyczny, więc tym bardziej jest to takie działanie, które było w ostatnim roku w naszym kraju bardzo widoczne. Tydzień Edukacji Globalnej, jak najbardziej w kontekście naszych tematyki, naszych webinarium, to jest jak najbardziej działanie też w Państwa działce, w Państwa zasięgu. Manifestowanie niezgody na działanie państwa, uświadamianie społeczeństwa, jakie są ich prawa właśnie. Bardzo jest to też ważne, żeby prawda, wzmacniać osoby, żeby one były świadome swoich praw. Mogą to być też takie formy kreatywne, jak Państwo piszą, sztuki, filmy, poezja o prawach człowieka. Na pewno są to takie akty, które pozwalają, akt artystyczny, który pozwala odbiorcy lepiej zrozumieć, na czym polegają prawa człowieka i też odnieść się do perspektywy jednostki. Dobra edukacja w szkole, webinarium. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo. I jeszcze, tak jak powiedziałam, chwilkę o działaniach na rzecz praw człowieka. Te działania mają miejsce równolegle tak naprawdę na bardzo wielu różnych poziomach. I zarówno na poziomie takim, na poziomie jednostki czy grupy, jak i na poziomie instytucjonalnym. I chciałabym zacząć od tego poziomu instytucjonalnego i później przejść do już tego, co my indywidualnie możemy zrobić. Jeśli chodzi o poziom globalny, tutaj oczywiście tym głównym graczem jest ONZ, która to organizacja wyznacza standardy i jest odpowiedzialna za ich podtrzymywanie. W ramach ONZ działają najróżniejsze komitety, działają również agendy ONZ. I działania ONZ są specyficzne, dlatego że oczywiście my zawsze mamy takie poczucie, że one się dzieją gdzieś daleko
i nie dotyczą bezpośrednio naszego życia. To częściowo wynika, to nasze poczucie częściowo wynika z tego, że nie żyjemy w krajach, w których ONZ bardzo aktywnie działa i to na swój sposób możemy powiedzieć, że dobrze, w sensie mamy szczęście, że nie żyjemy w takich krajach, dlatego że oczywiście na przykład agendy ONZ, ich działalność jest najbardziej widoczna w krajach, które są szczególnie dotknięte ubóstwem, nierównościami, ale na przykład również konfliktami zbrojnymi. Jedną z takich agentów ONZ, o której na pewno Państwo słyszeliście, jest UNHCR, czyli Agencja Urząd Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. No i oczywiście UNHCR jest instytucją niezwykle ważną i bardzo rozpoznawalną w krajach, w których toczą się konflikty lub w krajach, które sąsiadują z krajami, gdzie dzieją się konflikty i gdzie po prostu przebywa bardzo wiele uchodźców, osób starających się o nadanie statusu uchodźcy. Ale są też agendy, na przykład jak ta, która zajmuje się żywnością i bezpieczeństwem żywieniowym. I gdybyśmy żyli w kraju, który byłby dotknięty klęskami głodu, też pewnie byśmy dużo więcej widzieli bezpośrednie działania ONZ. W tym momencie, ponieważ właśnie szczęśliwie żyjemy w kraju, w którym te działania są mniej dla nas widoczne, to, co dla nas jest kluczowe, to, że ONZ wyznacza standardy działa, zachęca państwa do tego, żeby państwa te standardy realizowały. Takim standardem są na przykład cele zrównoważonego rozwoju, o których była mowa. I również wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka. Obiecałam, że będzie slajd na ten temat, więc jest. I tutaj jest też link do organizacji, o której mówiłam, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, czyli przekręciłam nazwę, nie Polskie Forum. Tak, to jest ta organizacja, która aktywnie zachęca firmy, akurat w Polsce, ale też są organizacje w innych krajach wyspecjalizowane w tej akurat działce i zachęcają firmy w swoim kraju do tego, żeby te standardy, te wytyczne wdrażały w swoich standardach działania. Tu oczywiście kluczowy, jeśli chodzi o wywieranie nacisku na to, żeby firmy wdrażały tego typu standard, jak wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, kluczowy jest nacisk na firmy oczywiście w państwach, w których swoje siedziby, czy z których pochodzą międzynarodowe korporacje, te największe, które owszem mają siedzibę w określonym państwie, ale tak naprawdę większość ich działań, szczególnie te działania, które mogą potencjalnie naruszać prawa człowieka, dzieją się w krajach globalnego południa. Takim przykładem, już wracając jeszcze do tej Nigerii, zanieczyszczenia Delty Nigru przez wyciek ropy, tamtą korporacją, która była odpowiedzialna za to zanieczyszczenie, był Shell. I co ważne, po wielu latach bardzo aktywnych działań też organizacji, przede wszystkim w Holandii, gdzie Shell ma, skąd Shell pochodzi, gdzie ma swoją siedzibę, dzięki działaniu organizacji w Holandii, które właśnie naciskały na zarówno na tę korporację, jak i na wymiar sprawiedliwości, żeby zapewnić sprawiedliwość osobom, które zostały dotknięte tym wyciekiem, a tym samym naruszeniem praw człowieka. Po wielu latach udało się przed sądami wygrać tym organizacjom i zapewnić odszkodowanie osobom poszkodowanym, ale też dzięki temu, że ONZ przyjął wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka, tego typu organizacje, które działają w tej działce, mają bardzo dobry dokument, w którym jest dokładnie zapisany standard dotyczący dla tej akurat działki. I jeszcze tylko króciutko, co się w tym standardzie znajduje.
Te wytyczne zobowiązują firmy, żeby swoimi działaniami nie naruszały praw człowieka, ale też nie przyczyniały się do naruszeń, to jest to, o czym też wcześniej mówiłam, ale też na przykład zobowiązują państwa do tego, żeby przeprowadzały analizę ryzyka ich działalności dla praw człowieka. I gdyby na przykład Shell w Nigerii zrobił tego typu analizę ryzyka, być może zadbałby o to, żeby lepiej zabezpieczyć swoje ropociągi i ostatecznie do tego wycieku by nie doszło, albo przynajmniej nie doprowadziłoby to do, nie wpłynęłoby to na naruszenia praw człowieka aż tak ogromnej liczby osób. I to, co też jest ważne w tych wytycznych, jednym z tych standardów jest to, że te standardy, przyjmując te wytyczne, firmy zobowiązują się do tego, że będą wspierać funkcjonowanie zarówno państwowych, jak i niepaństwowych mechanizmów rozpatrywania skarg i dochodzenia przez osoby indywidualne i przez grupy zadośćuczynienia lub odszkodowania w przypadku naruszeń praw człowieka. Czyli znowu wracamy do tej kwestii silnych instytucji. Silnych instytucji, przed którymi można dochodzić swoich praw, czy to w sytuacji naruszenia praw człowieka przez władzę, czy to naruszenia praw człowieka przez prywatne firmy, przez instytucje prywatne. Więc to jest przykład działania, na poziomie globalnym i przykład tego, jak ONZ, czy też państwa ONZ wyznaczają standardy i następnie są odpowiedzialne za ich podtrzymywanie, za promowanie tej realizacji tych standardów. Mamy również poziom działań instytucjonalnych na poziomie regionalnym. W naszym przypadku jest to poziom europejski, ale pamiętajmy, że istnieją też regionalne systemy ochrony praw człowieka na poszczególnych kontynentach. I my tutaj z naszej europejskiej, na naszym europejskim podwórku mamy oczywiście Europejski Trybunał Praw Człowieka, czyli tę instytucję, do której możemy się odwołać, jeżeli już wyczerpiemy drogę prawną w Polsce dochodzenia swoich praw, ale wciąż uważamy, że nasze prawa zapisane w Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka zostały naruszone, możemy się do tej instytucji odwołać i jak być może Państwo wiecie, Polacy są jednymi z najbardziej aktywnie korzystających z tej instytucji i skarżą Polskę między innymi na opieszałość systemu sądownictwa, ale mieliśmy też skargi w przeszłości na przykład dotyczące praw osób transpłciowych i skargę na to, że procedura uzgodnienia płci metrykalnej w Polsce jest bardzo długa i naruszająca prawa człowieka jednostki. Więc te sprawy, była też głośna sprawa dotycząca symboli religijnych w przestrzeni publicznej czy religii w szkołach. Więc do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka można się odwoływać właśnie po wyczerpaniu tej ścieżki sądowej w Polsce, ale mamy również Unię Europejską i prawo instytucje. Unia Europejska bezpośrednio nie zajmuje się obszarem praw człowieka, ale również ale się odnosi do przynajmniej jednego obszaru, który jest dla nas ważny, czyli Unia Europejska dba o to, żeby państwa członkowskie zachowywały silne instytucje, silne i niezależne instytucje sądownicze, tak żeby wymiar sprawiedliwości we wszystkich państwach Unii Europejskiej był, odbywał się, żeby ten standard był podobny, żeby tak zwany standard praworządności był podobny we wszystkich tych krajach i Unia Europejska też może wywierać wpływ na swoje państwa członkowskie, żeby ten standard realizowały. No i wreszcie schodzimy na poziom krajowy działań instytucjonalnych i tutaj tym podstawowym dokumentem najważniejszym jest konstytucja i prawa człowieka w niej zapisane, ale oczywiście też kraje takie jak Polska, ale wiele innych również ratyfikują umowy międzynarodowe i tym samym włączają do swojego porządku prawnego
te standardy wytyczone przez ONZ. No oczywiście na poziomie krajowym oprócz przyjęcia i tak naprawdę na każdym poziomie, oprócz przyjęcia tych standardów prawnych, ważne jest oczywiście też ich wdrażanie i to wdrażanie zapewnia system sądownictwa. Stąd jest tak ważne, żeby sądownictwo pozostało niezawisłe i niezależne i żeby było dobrze finansowane, tak żeby mogło sprawnie funkcjonować. No ale te działania instytucjonalne, jeżeli już mówimy o polskim tutaj obszarze, dobrze wiemy, że pozostawiają wiele do życzenia, też nawet w kontekście tego obszaru, który Państwa najbardziej interesuje, czyli kwestie obecności, edukacji o prawach człowieka w programach szkolnych. Więc to są te działania instytucjonalne. One są mniej lub bardziej widoczne, jak powiedziałam, i tutaj za realizację tego są odpowiedzialne instytucje, jednostki. No, to są zazwyczaj przedsięwzięcia, które są ogromne i to są przedsięwzięcia, w których sama jednostka nie byłaby w stanie tych przedsięwzięć realizować. I oczywiście kluczowe w systemie praw człowieka, oprócz tych działań instytucjonalnych, jest działanie jednostek i grup, czyli nas, krótko mówiąc, dlatego że my możemy wywierać wpływ na władze zarówno swojego kraju, jak i władze innych krajów, żeby zapewnić poszanowanie praw człowieka lub żeby państwa zaprzestały łamania praw człowieka. I tutaj zarówno możemy domagać się poszanowania swoich praw, jak i poszanowania praw innych ludzi, których prawa są łamane. I równolegle do wywierania nacisku na władzę, kluczowe jest też okazywanie solidarności ludziom, których prawa są łamane. I to mogą być ludzie, którzy są jakoś blisko nas, czy blisko nas w takim sensie w naszej społeczności lokalnej, ale też być może w naszym kraju, ale to też mogą być ludzie, którzy się znajdują bardzo daleko od nas, a którym takie okazanie solidarności może przynieść dużo dodatkowej siły do działania tam na miejscu. Więc to okazywanie solidarności, wydaje mi się, że szczególnie we współczesnym świecie, gdzie często trudno jest wywrzeć po prostu wpływ na władzę, to okazywanie solidarności ludziom, często ludziom, którzy się znajdują nawet daleko od nas, jest też niezwykle ważne. I już wcześniej, jak pytałam Państwa o to, w jaki sposób można działać na rzecz praw człowieka, pojawiały się różne formy działania, więc i część z nich się tutaj też znalazła na slajdzie, na prezentacji. Petycje, listy, maile, tweety, nagłaśnianie spraw w mediach, to są wszystko przykłady działań na rzecz praw człowieka. I oczywiście to, co jest Państwa rolą i kluczowe w działaniu na rzecz praw człowieka, jest podnoszenie świadomości, bo bez świadomości wiadomo, że to działanie się nigdy nie zadzieje, bo my nie będziemy świadomi swoich praw, ale też nie będziemy świadomi praw innych ludzi. Więc podnoszenie świadomości to jest państwa rola. Widzę tutaj, że na czacie, że osoba pani Izabela napisała, że mamy też zapisy w podstawie programowej. Jak najbardziej i mamy te zapisy o prawach człowieka, czy jeżeli mówimy o tym zakresie tematycznym, który ja dzisiaj podjęłam, to tak naprawdę ten zakres tematyczny częściowo znajduje się w podstawie programowej. Oczywiście przedmiotu wiedza o społeczeństwie, to jest pewnie bardziej oczywiste, ale na przykład w podstawie programowej przedmiotu geografia, z tego, co mi wiadomo, zarówno na poziomie podstawowym, no, w tych klasach 4-8 i ponadpodstawowym, jest też tam mowa o
o krajach globalnego południa i o ubóstwie, więc jak najbardziej można to łączyć z tematyką praw człowieka i pokazywać te zależności między naruszeniami praw człowieka a ubóstwem. I tak naprawdę również ta tematyka pojawia się w podstawie programowej przedmiotu wiedza, przepraszam, podstawy przedsiębiorczości, dlatego że to jest oczywiście przedmiot tylko w szkołach ponadpodstawowych, ale to jest przedmiot, na którym wprost podstawa programowa mówi, że to jest przedmiot, który ma też przekazywać wiedzę o odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialności firm, takiej społecznej, tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym jak najbardziej też się mieści przestrzeganie praw człowieka przez firmę. I jak najbardziej do tej podstawy programowej pewnie Państwo nieraz się też, nieraz, żeby różne działania w przestrzeni szkolnej podejmować na określone tematy, musicie Państwo się do podstawy programowej jakoś tam odnieść. Więc jak najbardziej tematyka praw człowieka i globalnych wyzwań jest również w tej podstawie programowej obecna. Też tutaj patrzę na czat, bo pani Izabela też pisze, że na języku polskim przy omawianiu lektur korzysta z tego, że można przy okazji porozmawiać o prawach człowieka. Jeśli chodzi na przykład o wspomniane już akcji Amnesty International Maraton Pisania Listów, bardzo wielu nauczycieli, nauczycielek realizuje tę akcje na zajęciach z języków obcych, dlatego że dostępne są po prostu materiały napisane dość prostym językiem, dotyczące stricte określonych historii osób indywidualnych, których prawa zostały złamane. I to są materiały w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, więc też na zajęciach, na lekcjach z języków obcych można korzystać. I jak mówiłam, dostaniecie Państwo newsletter, w którym znajdują się propozycje działań dla Państwa. Jak podkreślałam, ja bardzo polecam wykorzystywanie historii osób indywidualnych, których prawa zostały naruszone, do rozmowy o tym właśnie, jak to wpłynęło na ich życie, co spowodowało, że znaleźli się w takiej, a nie innej sytuacji, ale też rozmowa o tym, co można zrobić, co różne, czy to instytucje mogą zrobić, czy to same te osoby, co mogą zrobić, żeby swoją sytuację zmienić, żeby o swoje prawa walczyć. W newsletterze będziecie mieć Państwo linki do tych materiałów, takich jak na przykład bardzo fajny filmik, krótki, który może zainspirować właśnie do dyskusji na ten temat. Filmik Fundacji Kultury Świata, Innowatorzy Społeczni a Problemy Globalne. Jest kilka tych filmików. Jeden z nich, Siła Kobiet, przedstawia dwie bohaterki, jedną z Nigerii, drugą z Polski, które obie, ich prawa człowieka zostały naruszone, ale one mimo wszystko, mimo swojej trudnej sytuacji, zdecydowały się na działanie i działają na rzecz praw swoich i praw innych ludzi, więc taki bardzo filmik z pozytywnym przesłaniem opowiadającym o działaniu. Polecam również podręczniki Amnesty International z serii Szanuj moje prawa, szanuj moją godność, dlatego że w tych podręcznikach znajduje się bardzo dużo ćwiczeń, w których wykorzystywane są historie indywidualne, to są wszystko historie z raportów tej organizacji, więc to są prawdziwe historie, o których możecie Państwo ze swoimi uczniami, uczennicami rozmawiać, dyskutować. Dwa z tych podręczników z serii Szanuj moje prawa, szanuj moją godność wprost się odwołują do kwestii ubóstwa, rozwoju. Pierwszy z nich to ubóstwa prawa człowieka, a trzeci prawa seksualne i reprodukcyjne. W tym module trzecim jest dość dużo ćwiczeń, które dotyczą nierówności
między kobietami i mężczyznami, to jak to wpływa na dalsze naruszenia praw człowieka, w tym na ubóstwo, więc jak najbardziej zachęcam do zajrzenia. Właśnie tutaj jedna osoba pisze, że prawa seksualne i reprodukcyjne są nie do ruszenia w szkole. Ja mam tego świadomość, ale zachęcam do zajrzenia do tego podręcznika, dlatego że tam jest łącznie, jeśli dobrze pamiętam, 25 godzin scenariuszy warsztatów na 25 godzin warsztatów i można sobie spokojnie wybrać takie ćwiczenia, które nie podejmują tematyki akurat praw seksualnych i reprodukcyjnych, ale na przykład mówią o związku między dyskryminacją kobiet a ubóstwem i pogłębianiu się nierówności. Więc być może temat odstrasza, szczególnie w tym kontekście szkolnym, ale zachęcam do po prostu też w ramach podnoszenia wiedzy. Myślę, że to dla Państwa może być bardzo ciekawe. Więc nawet jeżeli Państwo nie skorzystacie ostatecznie z tych ćwiczeń, bo uznacie, że być może to jest kontrowersyjna tematyka, to mimo wszystko zachęcam. I tak jak mówiłam, zachęcam bardzo serdecznie do zorganizowania w swojej miejscowości albo do wzięcia udziału w festiwalu filmowym Watch Dogs Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I myślę, że to są filmy, które naprawdę mogą skłonić młodych ludzi do myślenia i być może mogą wywołać bardzo ciekawe dyskusje, zarówno w przestrzeni takiej szkolnej, jak i myślę, że młodzież między sobą mogłaby o tych filmach rozmawiać, bo one są naprawdę i dobre, i często dość mocne, i dobrze podejmują tę tematykę. Więc zachęcam Państwa, te linki do tych materiałów będą w newsletterze, które Państwo dostaniecie. Będą też jeszcze inne propozycje, głównie scenariusze warsztatów, lekcji, takie, które starałam się wybrać, te, które właśnie są oparte na historiach indywidualnych i mogą skłonić do refleksji, do myślenia. Dobrze. I teraz jeszcze dochodzimy już praktycznie do końca, więc zachęcam Państwa jeszcze do zadawania pytań na koniec. Zarówno mogą być to pytania odnoszące się do pierwszej części prezentacji, jak i do tej drugiej części prezentacji. Już na koniec zapraszam jeszcze do zadawania pytań. Czekamy na kolejne pytania. W międzyczasie też zapraszamy do zapisów na kolejne nasze spotkanie online. Ja podaję w tym momencie link. Możemy w tym momencie wspomnieć, tak? Tak. Dzisiejsze webinarium dotyczyło praw człowieka i globalnych wyzwań i ja skupiłam się szczególnie na tym globalnym wyzwaniu, jakim jest ubóstwo i zrównoważony rozwój, ale takim jednym z tych globalnych wyzwań są również zmiany klimatu i na przyszłym webinarium które odbędzie się 18 listopada. Marcin Popkiewicz i Jan Chudzyński opowiedzą Państwu o klimatycznych faktach i mitach, więc na pewno do rozmowy z młodzieżą o skutkach zmian klimatu, o zmianach klimatu i o skutkach również w zakresie praw człowieka na pewno opowiedzą Państwu 18 listopada, więc zachęcam do wzięcia udziału w tym webinarium. Oczywiście później czekają Państwa jeszcze dalsze trzy spotkania. Widzę, że pojawiło się pytanie. Pytanie, prośba o polecenie filmów o prawach człowieka dla dzieci w wieku 6 i 8. Ja szczerze powiedziawszy zawsze i też pracując w Amnesty International, to było dla nas ogromne wyzwanie, jak rozmawiać z tak małymi dziećmi o prawach człowieka. Czasami nieraz widziałam rodziców, którzy przyprowadzają dzieci w tym wieku na maraton pisania listów i tłumaczą im
na czym ta akcja polega. Też na Maratonie Pisania Listów w Warszawie próbowaliśmy robić warsztaty dla takich młodszych dzieci o prawach człowieka. Więc jeśli chodzi o te młodsze dzieci, to w tym momencie niestety nie mogę pani nic polecić. To, do czego mogę się zobowiązać, to to, że skontaktuję się z osobami, które w tym momencie są odpowiedzialne za edukację w Amnesty International i podpytam je, czy w międzyczasie pojawiło się coś dla dzieci w tym wieku. Być może ja o tym nie wiem, ale udało się jakieś takie materiały wyprodukować, dlatego że też, szczerze powiedziawszy, to jest takie pytanie, które powraca co jakiś czas, jak w tak młodym wieku mówić o prawach człowieka. Szczególnie, że prawda, bardzo wiele tych historii, które słyszymy, naruszeń praw człowieka, to są takie dość drastyczne historie, więc ciężko, mam tego świadomość, że ciężko jest, mimo że jest to bardzo ważne, to trochę wciąż tych materiałów brakuje, ale postaram się, jak mówię, postaram się jeszcze takiego materiału poszukać. Czy znacie oficjalne działania naszego kraju zgodne z celami, żeby mogła wskazać uczniom, że cele są brane pod uwagę w praktyce? To jest z jednej strony ciekawe pytanie, z drugiej strony trudno będzie na nie odpowiedzieć. Też myślę, że musiałabym nad tym trochę pomyśleć, bo prawda, cele zrównoważonego rozwoju odwołują się do bardzo wielu różnych działek, też takich działek z obszaru ochrony, czy to ochrony środowiska, czy to rozwoju rozumianego jako rozwój stricte gospodarczy. Więc w tym momencie nie jestem w stanie wskazać, bo możemy na pewno wskazać działania, które realizują te cele, tylko że ciężko byłoby mi powiedzieć, że nasze władze naprawdę kierowały się celami, czy też wzięły pod uwagę standardy ONZ, konstruując te różne, czy to rozwiązania prawne, czy to jakieś swoje programy, czy działania. Więc to jest chyba największe wyzwanie, to żeby pokazać tę rzeczywiste przełożenie celów zrównoważonego rozwoju na konkretne działania. Więc to jest też coś, co nad czym ja pomyślę i myślę, że też tutaj w IGO być może będą osoby, które będą w stanie na takie konkretne działania wskazać i wtedy też to takie informacje do Państwa pójdą drogą mailową po prostu. Czy jest jakiś kraj na globalnym południu, który wyróżnia się przestrzeganiem praw człowieka? Powiem tak, to zależy oczywiście na pewno takim krajem symbolem wręcz przestrzegania praw człowieka bardzo długo za taki kraj symbol uchodził Urugwaj. Przez to, że jest to kraj, w którym właśnie w pewnym momencie on częściowo uchodził za ten pozytywny przykład, dlatego że władzę przejął tam prezydent, który był bardzo mocno taki nastawiony na realizację w swoim kraju międzynarodowych standardów praw człowieka i dbaniu o zrównoważony rozwój. Sam był takim człowiekiem bardzo mocno nastawionym na niekonsumpcyjny styl życia i na minimalizm, więc Urugwaj przez lata uchodził za jeden z takich krajów, który właśnie na przykład nie ma żadnych zastrzeżeń w przyjmowaniu czy to najróżniejszych standardów praw człowieka, wytycznych, umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka.
ale możemy, jeżeli nie na jeden kraj, możemy też wskazywać na dobre praktyki w określonych krajach, które kojarzą nam się nie zawsze dobrze w kontekście praw człowieka. Była mowa na przykład dzisiaj o Nepalu. Nepal, ponieważ rzeczywiście tam te nierówności między kobietami i mężczyznami, zarówno na poziomie politycznym, społecznym, jak i gospodarczym, są dość głębokie. I kiedy przyjmował ten kraj, muszę chwilkę pomyśleć, już 10 lat temu, najpierw tymczasową konstytucję, a później swoją obecną konstytucję, na przykład wprowadził częściowy parytet w parlamencie, także 1/3 wszystkich mandatów przypada co do zasady kobietom. I oczywiście w wielu kontekstach parytety są kontrowersyjne i dla wielu osób są kontrowersyjne, ale w takim kraju jak Nepal było to postrzegane jako ogromny sukces, dlatego że gdyby tych parytetów nie było, bardzo wiele kwestii kobiecych, przede wszystkim kobietom bardzo ciężko byłoby do tego parlamentu wejść ze względu na ogromne nierówności przez lata, które się utrzymywały. Ale przez to, że obecnie 1/3 stanowią kobiety, przez to bardzo wiele tematów, które wcześniej były niezauważalne dla władz, właśnie takich kwestii dotyczących równości kobiet i mężczyzn, no nagle te kwestie weszły do debaty publicznej, zaczęło być przyjmowane prawo, które bardziej promowało równość kobiet i mężczyzn, więc szczególnie w tym w obszarze wspierania równości kobiet i mężczyzn wydaje mi się, że można wymienić kilka krajów, które pomimo, że ich nie kojarzą nam się, czy nawet ich całościowy ten obraz praw człowieka jest niezbyt dobry, to w tej konkretnej działce dobrze sobie radzą. Też są kraje takie jak na przykład Indie, ale na pewno Indie nie są jedyne, gdzie bardzo mocno uznaje się dostęp do czystej wody pitnej za prawo człowieka i bardzo dużo się inwestuje w to, żeby ta woda była czysta woda, była szeroko dostępna. I również za tym później poszły dalsze działania dotyczące dostępu do sanitariatów, dostępu do zarówno toalet publicznych, jak i toalet w domach. Więc to, co się łączy bezpośrednio z tym celem zrównoważonego rozwoju, jakim jest dobre i zdrowe życie i dobre warunki sanitarne i czysta woda. Więc możemy powiedzieć, że właśnie ciężko jest wskazać na taki jeden kraj globalnego południa, gdzie sytuacja praw człowieka jest bardzo dobra, ale na pewno możemy wskazać na działania w konkretnych krajach, które są bardzo pozytywne i są to jakieś obszary, w których te kraje się bardzo pozytywnie wyróżniają, często nie tylko na globalnym południu, ale w ogóle w skali świata. Mieliśmy także pytanie o to, czy to spotkanie jest nagrywane. Tak, jest nagrywane. Będzie dostępne tak, że będziemy przesyłali Państwu informacje w newsletterze na temat nagrań ze wszystkich naszych spotkań online. I cóż, zbliżamy się do końca. Technicznie wszystko poszło ok. Dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiejszy udział w naszym spotkaniu. Ja bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że trochę wiedzy Państwo z tego naszego webinarium wynieśliście. Zachęcam oczywiście do zajrzenia do newslettera, w którym, jak mówiłam, trochę zastrzyk wiedzy, ale również propozycje działań. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Ja tylko wspomnę na koniec, że spotykamy się 18 listopada, ale o godzinie 18, także tutaj będzie zmiana, nie o godzinie 20, 18. Także i to będzie w poniedziałek, a nie we wtorek. Także dziękujemy serdecznie i życzymy miłego już późnego wieczoru i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Do widzenia.